łaski Bożej, która jest mi dana, tylko na niej polega. Wybuduję dom na skalę w myśl mojego Pana. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz jeśli się ostoi w wierze, otrzyma nagrodę. Może to jest siano, o nie, może to jest tylko słoma, o nie, może to kamienie, lepiej nie, może to jest złoto i srebro. Poznasz prawdę w sądu w wielki dzień. Może to jest siano, o nie, może to jest tylko słoma, może to kamienie, nie, nie, może to jest złoto. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Według łaski Bożej, która jest nam dana, wybudujmy dom na skalę myśl naszego Pana. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę, lecz jeśli się ostoi w wierze, otrzyma nagrodę. Może to jest siano, może to jest tylko słoma, może to kamienie, może to jest złoto. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może to jest twoje hobby, może to numizmatyka, może czytanie książek, piękne samochody, piękny dom, basen. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może przyszła wysoka emerytura, spokojne, tak zwane życie na działce, może nawet poprawne życie religijne, jeżdżenie na misję, głoszenie kazań. Poznasz prawdę w wielki dzień. Może to jest wielkie konto, sława i bogactwo, coś ukrytego, coś, o czym tylko Bóg wie. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Może to jest życie wieczne, to jest życie miłości, to jest życie w radości, to jest życie w przebaczeniu naszego Pana, ale my też musimy przebaczyć najpierw. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. To jest życie z niebianami, to jest życie z krakowianami, to jest życie w miłości bez zazdrości, to jest życie w pokoju i zwycięstwie, w niewinności, w radości. Poznasz prawdę w sądu wielki dzień. Ogień wypróbuje dzieło Twe. Czy fundament Twój ostoi? Nie zamierzam przegrać tego życia, ani Ty, ani ja, mój bracie. Zamierzamy, żeby nasze pasje, gitara, muzyka, czy pianino, czy tu nawet wspomniałem kazania, czy nawet no po prostu to, czego wszyscy sobie w życiu, jak się okazało, nawet Chińczycy marzą, biały domek, basen. Kiedyś rozmawiałem z taką Chinką masę lat temu i powiedziałem, jakie ty masz marzenia? Ona zaczęła mówić dokładnie to, co Europejczycy. Chcę być sławna, chcę być podziwiana, chcę być akceptowana, a nie odrzucona. Chcę po prostu, chcę coś znaczyć, chcę mieć modne ciuchy.
I zaczęła wymieniać te wszystkie rzeczy. Ja mówię, to wiesz, Chinko, ty w zasadzie mówisz to, co większość Europejczyków. I zrozumiałem to, że można pod przykryciem robić święte rzeczy. Nawet my jako chrześcijanie bardzo, bardzo pobożnie śpiewać piosenki, jeździć na misję, ale sądu dzień to sam wyjawił. Wiecie, kiedy miałem najpierw 10 lat, Bóg mnie bardzo mocno dotknął, ale tylko w jeden dzień. Później, kiedy miałem 17 lat, zapytałem się Boga, dlaczego tylko w jeden dzień, że ja bym chciał tak całe życie. I Bóg odpowiedział. A później zacząłem uczyć się powoli jego ścieżki. I kiedyś ktoś mi zadał pytanie, gdybyś miał napisać książkę, jaki byś dał jej tytuł o swoim życiu? Ja mówię, ja nie zamierzam pisać książek o swoim życiu. Jestem za młody. Ale myślę, że napisałbym walczący, czasami upadający, ale zwycięzca. Zwycięzca w Panu. I kiedyś też jeszcze sam sobie zadałem pytanie, gdybym miał powtórzyć moje życie jeszcze raz. Oczywiście, no od razu, natychmiast mi się pojawiła odpowiedź. Pewnie, że tak. Chciałbym jeszcze raz tak samo przeżyć to moje życie. Ale później zacząłem jeszcze głębiej się zastanawiać i mówię, pewne rzeczy to bym nigdy nie zrobił. Tak jak zrobiłem. Nigdy bym tak się nie zachował. Dzisiaj już to wiedząc, co właśnie lustro słowa mi mówi, nie pozwolił mu sobie na takie rzeczy. Kiedy słyszałem naszą przyjaciółkę i jej opowieść o tym, jak była młoda, mówi, byłam młoda, miałam 80 lat. Tak, bo właśnie tydzień temu ją chowaliśmy, a w wieku bez 2 lat 107. Bez 2 miesięcy. Słucham? Bez 2 miesięcy. Bez 2 miesięcy miała 107 lat. Ema. I tak ją zapytałem właśnie, to jak, siostro kochana, twoje życie? Ona mówi, wiesz co, mąż mnie zostawił, jak miałam 27 lat, 3 dzieci, zdradził mnie, później okazało się, że przyszły choroby, wojna, właściwie to moje życie, ale nawróciłam się. A jeszcze później, jak miałam 80 lat, zachorowałam tak mocno, że byłam już na łożu śmierci. I mówię, Boże, dlaczego tak wiele nieszczęść się spotkało? Dlaczego mnie tak wiele nieszczęść spotkało? Dlaczego teraz, kiedy moje życie, no już jest u schyłku, jeszcze muszę cierpieć tutaj? Dlaczego? Dlaczego? I słyszę taki głos. Ema, podziękuj mi. Mówi, nie, za to ja nie mogę podziękować. Za te wszystkie rzeczy, że mnie mąż zostawił, że musiała sama wychowywać 3 dzieci. Za to, że zaglądał głód i chłód do mojego domu bardzo często. I wymieniała jeszcze tam kilka rzeczy. Ale po kolejnej przespanej nocy nad ranem powiedziała, chyba muszę zmienić zdanie. Boże, dziękuję Ci za to, że mąż mnie rzucił. Dziękuję Ci za to, że musiałam sama wychowywać dzieci, że było mi źle, że niejednokrotnie chorowałam, a teraz nawet i mój wnuk był chory na serce, ale wysłuchałeś moją modlitwę. Tylko została dziurka mała gdzieś tam w płucach, bo był umierający jej wnuk. I wiecie co? I tak jak podziękowała Bogu w tym momencie, jeszcze Bóg powiedział jej, kiedy było wszystko dobrze, bo było przecież w twoim życiu dobrze, umiałaś mi powiedzieć dziękuję. A teraz również mi powiedz dziękuję. I po tym słowie dziękuję żyła następny młoda Ema, 27 lat. Czyli to słowo dziękuję ma duże znaczenie. Żeby podziękować za dobre i za złe rzeczy w naszym życiu. Więc ja tak samo musiałam sobie zadać pytanie i powiedziałam, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, dlatego że posmakowałem coś, czego żadna proteza tego świata nie jest w stanie mi ofiarować. Miłość Bożą, radość Bożą i pokój, i dobrą żonę. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. I też również jestem szczęśliwy, że jestem znowu wśród was. Przez tak zwany przypadek.
Także, nie wiem, może niektórzy mnie nie znają, może drodzy telewidzowie, bo teraz wiem, że niektórzy chętnie oglądają, nie mogą przyjść, czy no po prostu wybierają. Jestem na wizji. No, pozdrawiam was, drodzy widzowie, wobec tego, tam gdzie jesteście. I też chcę powiedzieć to do siebie i do was, że warto dziękować Bogu za wszystko. A jeżeli chodzi o inwestycje, to najlepsze złoto jest to, nie to, co się błyszczy, ale to właśnie, które Bóg nam dał, jak czytaliśmy, w lustrze Jego słowa przyjrzyj się, a tam zobaczysz, kim jesteś w Chrystusie. I zostaniesz uzwolniony, zostaniesz wyzwolony. Dlatego zaśpiewaliśmy tą pieśń. Zaśpiewam taką może piosenkę sprzed 200 lat. Sercem radosnym śpiewać dziś będę chwałę wciąż temu, co zbawił mnie. Taki wstępik zrobimy. La 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 sercem radosnym śpiewać dziś będę chwałę wciąż temu, co zbawił mnie. Więzy grzechowe śmiercią przekreślił, w serce zmęczone swój pokój źle. Chwalić go pragnę wciąż aż po zgon. Życia światłością jest tylko on. Zmartwień się nie bój, w wiarę się uzbrój. Wkrótce twych nieszczęść kres. Chwalić go pragnę wciąż aż po zgon. Życia światłością jest tylko on. Zmartwień się nie bój, w wiarę się uzbrój, wkrótce twych nieszczęść. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Precz wszystkie trwogi, nie zboczę z drogi, bo pielgrzymuję do jasnych stron. Dążę wytrwale, gdzie mój Pan chwale w niebie, u Ojca ma złoty tron. O, jakże marne są życia dnie, w Bogu jedynie jest szczęście me. On mocą moją życia ostoją, Jemu oddaję się. La, 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 la. Mija. Krótko na ziemi dzień szczęścia trwa, lecz w górze w niebie Pan przyjmie ciebie, wieniec wieczności w nagrodę da. O, jakże dobrze być zawsze z Nim, gdy On dziecięciem nazywa cię swym. Tam z aniołami, pieśń nad pieśniami, psalm śpiewać będziemy Mu. O, jakże dobrze zawsze z Nim być, gdy On nazywa dziecięciem swym. Tam z aniołami psalm nad psalmami śpiewać będziemy Mu. Sercem radosnym śpiewać będę chwałę temu, co zbawił mnie. Więzy grzechowe śmiercią przekreślił, w serce zmęczone swój pokój śle. I chwalić go pragnę cały czas. O, jakże dobrze być zawsze z Nim, gdy On nazywa dziecięciem swym. Tam z aniołami psalm nad psalmami śpiewać będzie. Może coś po ukraińsku zaśpiewam? Właśnie mówi nie. Może nie. Tak? Są Ukraińcy. A to przepraszam. No to dobrze.
Bo ja lubię, wiecie, ostatnio właśnie mamy dosyć sporo do czynienia ze słowiańskim językiem, ukraińskim i rosyjskim. I portugalskim. O, chodź ja z tobą mówić. Rady wszyscy, lepiej tak. Я знайшов він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій, з того часу я його син і радів, що він прийняв. Я приніс до нього все зло. О тим właśnie mówił pastor. Він спокій дав серце моє. Мені в світі добре буде, бо Отець спасіння дає. Я тільки przetłumaczę dla tych, którzy tak patrzą dziwnym wzrokiem. Ja przyniósł do niego wse zło, całe zło przyniosłem do niego. Win spokój dał w serce moje, on dał spokój, spokoju mnie w moim sercu. Meni w świecie dobre budę, już będzie mi dobrze w tym świecie z tego powodu. Bo Otec spasienia, bo mój Ojciec daje mi zbawienie. Daje. Z tego czasu ja jego, od tego czasu jestem jego synem. I radził, że on przyjął. I raduje się, że on mnie przyjął. Mnie do świętych tych krain, do tych swoich świetlistych, świętych krain, żeby go ja tam proslawiał, żebym go tam uwielbiał. Z tego czasu ja jego syn. Ja teper radiju si dni, teraz raduję się każdego dnia, czasami przez łzy, że mene mi baćko znaszł, że mój ojciec mnie odnalazł. Win podał proszenia mnie, on przebaczył mi wszystko. Koli ja do niego, kiedy ja do niego przyszł. Z toho času ja jeho syn i radil, šo vín priňa mene do svätých tých krajín, šob jeho ja tam proslavia. Z toho času ja jeho syn. Jest łatwo śpiewać, wiecie, bracia i siostry, te pieśni, bo mój batko rzeczywiście był półukraińcem, prawda? Chociaż tam różne były jego losy, jeżeli chodzi o pochodzenie. Natomiast nasze pochodzenie jest w Chrystusie. Ono jest najpiękniejsze. O, tak, moja ojczyzna, moja witczyzna, by powiedzieli Ukraińcy, jest w niebie, tam w niebie, skąd idziemy, skąd pochodzimy, gdzie nasze imię okazuje się znane jeszcze przed założeniem świata.
dla tych, którzy go przyjęli, dał się prawo stać dziećmi Bożymi. I nie ma innego imienia pod niebem, ani tam, ani na ziemi, w którym jest zbawienie, jak tylko, i to z przyjemnością moimi ustami. Używam moich ust, żeby to powiedzieć z wielką radością. Imię Jezus. Jedni mówią Jezus, Jezu. Jak jeszcze tam mówią? Jeszua, Jeszua, Hamesija, Jeszua. Może coś właśnie z tych zaśpiewamy wobec tego, po Jeszua. Tak, zaśpiewajmy. Mao cur Jeszua ti, Mao cur Jeszua ti, Lachena ele Shabeach. Potężna skało zbawienia mego, radością jest Ciebie chwalić. Odbuduj mój dom modlitwy, a przyniesiemy tam ofiarę dziękczynną. Gdy nagotujesz miejsce rzezi dla bluźnierczego, a kto jest ten bluźnierczy? Ten, tam, gdzie jest tam gorąco, słuchajcie. Jeszcze takiego wiertła głębokiego nie ma, które by przebiło się tam, doszło. Ale czasami wulkany wybywają to ciepło, wybuchają, wyrzucają. To jest straszne miejsce, które jest zgotowane, no niestety, dla tych, którzy nie przyjęli Jeszua, imienia Jezusa. A więc, gdy nagotujesz miejsce rzezi dla bluźnierczego wroga, wówczas zakończę śpiewem hymnu poświęcenia ołtarza. A więc radością, potężna skało zbawienia, radością jest Ciebie chwalić. Mao cur Jeszua ti, lachena el shabeya, cikon bete filati, vashon toda nezabeya. Leitachin matbeya, mizar hamigabeya, asek mor beshimiz mor, anukat hamizabeya. Lai, la, lai, la, lai, lai, la, 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 lai. Potężna skało zbawienia, lai, la, lai, la, lai. Radością jest Ciebie mnie chwalić. La 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 la. Odbuduj mój dom modlitwy. La la la. A przyniesiemy tam ofiarę dziękczynną. La 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 la. Uczymy się, uwaga. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Waszom to dane zabeja. Leitachin matbeja, mizarchami gabeja, asek mor beszimi zmur, anukatami zabeja. Laj, la laj, la laj, tak. Laj, la, 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 la. Wówczas zakończę śpiewem hymnu poświęcenia ołtarza. Laj, la, 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 la. Laj, la, 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 la. Laj, la, 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 la. Panie, to dla Ciebie śpiewam.